Moim Państwa gościem jest Łucja Michałek, wójt gminy Istebna. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani wójt, no jesteśmy w gminie górskiej, zima w pełni i ja muszę zapytać o te warunki, o tą zimową aurę, jak to tutaj wygląda na terenie gminy Istebna. Jak sobie radzicie? Radzimy sobie. Trzeba przyznać, że krajobraz wokół jest przepiękny. To, że stoki są w ostatnim czasie otwarte, też jest dodatkowym plusem, bo na pewno osoby, które korzystają i też zarabiają na tej działalności związanej z infrastrukturą turystyczną, są zadowoleni. My sobie radzimy z odśnieżaniem, jest prowadzone na bieżąco, ale oczywiście warunki, przynajmniej wczoraj, były na drogach bardzo trudne. Chociaż taka sytuacja nas i też czasem spotyka, staramy jak najlepiej wywiązywać się z naszych obowiązków i dziękuję przy okazji tym firmom, które odśnieżają nasze gminne drogi, bo spisują się naprawdę bardzo dobrze. Czyli do Trójwsi idzie dojechać, nie ma problemu. Idzie dojechać. Pani wójt, może podsumujmy ten rok, który już za nami, rok 2020, pod względem takich najważniejszych inwestycji. To był trudny rok, wiadomo, pandemia, ale co udało się zrealizować, czego być może nie udało się zrealizować? Powiem, że rok 2020 był dla nas rokiem, mimo pandemii, bardzo udanym. Udało nam się zrealizować wiele inwestycji. Są wśród nich takie inwestycje, które nawet nie były zakładane w projekcie budżetu. Możemy się pochwalić między innymi nowym odcinkiem chodnika wybudowanego przy drodze wojewódzkiej 943 na odcinku Istebna. Będzie on łączył docelowo właśnie dwie miejscowości, Istebną i Koniaków. I tutaj jest to dla nas bardzo duże wsparcie ze strony Sejmiku Śląskiego, pana marszałka Jakuba Chełstowskiego, pana przewodniczącego Jana Kawuloka, ponieważ otrzymaliśmy 90% dotację do tego zadania, także wkład własny niski, a bardzo dobre zadanie zostało zrealizowane, poprawiające bezpieczeństwo pieszych na tym odcinku drogi wojewódzkiej. Czy czegoś jednak nie udało się zrealizować, jakiejś inwestycji? No bo tutaj mówimy, że fajnie, że tak. Natomiast czy były jakieś takie inwestycje, których się nie udało zrealizować? Może zostały przeniesione? To znaczy część inwestycji jest na etapie realizacji, które kontynuujemy również w tym roku. Z racji tego, że są to duże zadania. W ubiegłym roku podpisaliśmy dwie umowy, które obejmują budowę i rozbudowę dwóch oczyszczalni ścieków, jedna gliniana w Istebnej. Wartość tego zadania to ponad 3 miliony złotych, a druga, jeszcze poważniejsza inwestycja to oczyszczalnia ścieków w Koniakowie, gdzie również przebudowa tego obiektu wraz z rozbudową będzie nas kosztować gdzieś 5,5 miliona złotych. Także dwa ważne zadania. Przede wszystkim stawiamy na ekologię, ponieważ chcemy, żeby tymi czystymi górami, czystymi potokami cieszyły się również przyszłe pokolenia. To zanim o tych inwestycjach, zanim zapytam o drogi, zanim zapytam o tą ekologię, zacznijmy może od turystyki, bo świeża sprawa w tym tygodniu. Między innymi gmina Istebna otrzymała wsparcie finansowe. To jest taka rekompensata za te utracone dochody na skutek pandemii. Jak to wygląda, jakie to wsparcie, no i kto z tego wsparcia może skorzystać? Miałam przyjemność odebrać czek na 500 000 złotych od pana marszałka, dzięki któremu w gminie Istebna zostanie wykonana nowa atrakcja turystyczna. Będzie ona służyła zarówno mieszkańcom, jak i przyjeżdżającym do nas turystom. Będzie to tak zwany pump track, czyli tor do uprawiania kolarstwa, można powiedzieć górskiego, do takiego skakania. Taki tor będzie na pewno dobrym, myślę, miejscem też dla tej młodszej naszej społeczności, dla młodzieży, którzy po prostu tam spożytkują, mam nadzieję, dobrze swoją energię. A że jest taka potrzeba, widać to w okolicznych chociażby lasach, gdzie mają amatorsko pobudowane takie różne skocznie. Czyli teraz będzie profesjonalnie. Teraz będzie profesjonalnie. W centrum Istebnej, niedaleko parkingu pod Grapą. Także to na pewno jest coś, co
ucieszy niejednego mieszkańca. Czyli to też z takich nowości, rozumiem. Tak. A jeżeli chodzi właśnie o tą rekompensatę, o to takie finansowe wsparcie? To wsparcie, które otrzymała gmina, też w wysokości 500 000 zł, zostanie przekazane dla przedsiębiorców związanych z działalnością w branży turystycznej. Dzięki temu będziemy mogli dane firmy zwolnić od płacenia podatku od nieruchomości, które oczywiście płacą firmy do gminy. Także będą też możliwe przeniesienia w czasie tych płatności nawet do początku 2020 roku, czy będzie też możliwość umorzenia pewnych zaległości. Także jest to na pewno duże wsparcie, a dzięki tym pieniądzom zewnętrznym my wobec naszych przedsiębiorców z branży turystycznej będziemy mogli tą pomoc po prostu zastosować. Mhm. No Pani Wójcie, a jak wygląda na chwilę sytuacja, jeżeli chodzi o tą turystykę w gminie Istebna? Jak tam nastroje wśród przedsiębiorców właśnie, czy to z branży turystycznej, tutaj mam na myśli też i tą gastronomię, i hotelarstwo? Niestety mamy stan pandemii i te ograniczenia bardzo mocno dotknęły branżę turystyczną. To są duże straty? To są spore straty. Infrastruktura turystyczna w gminie Istebna jest dosyć dobrze rozwinięta. Baza łóżkowa to ponad 3000 miejsc, więc na pewno ta kwestia mocno odbiła się na przedsiębiorcach, ale też przedsiębiorcy, którzy uczciwie wcześniej wykazywali wszystkie swoje przychody, pewną rekompensatę utraconych dochodów otrzymają od państwa w ramach tarczy. Także myślę, że te firmy będą mogły przetrwać dzięki tym środkom. My też staramy się pomóc. A miejmy nadzieję, że już latem wszystko wróci do normy. Będzie też trochę morza w górach, taki troszeczkę mikroklimat właśnie prosto z nadmorza, no bo planujecie budowę tężni solankowej. Proszę nam coś więcej na ten temat zdradzić. Tak, w tym roku w budżecie zostało zapisane takie zadanie, a pomysł zaczerpnięty został podczas zebrania sołeckiego w Jaworzynce, podczas którego mieszkańcy decydowali o funduszu sołeckim. Dzięki właśnie mieszkańcom, radnym, pani sołtys bardzo zaangażowanej, udało się to zadanie wprowadzić najpierw jako zadanie realizowane w ramach środków z budżetu sołeckiego. Później Rada Gminy, no większość Rady Gminy przychylnie odniosła się do tego zadania, chociaż jednogłośnie budżet został poparty i będziemy w tym roku tą tężnię chcieli wykonać. Chcemy zagospodarować cały Trójstyk. Mamy też w planach wspólnie z sąsiadem po słowackiej stronie, z panem Pawłem Gomolą, zrealizować w tym roku most na Trójstyku, kładkę łączącą Polskę ze Słowacją. Będzie tężnia po polskiej stronie, rozbudujemy dalej plac zabaw i siłownię zewnętrzną. W zeszłym roku już żeśmy część sprzętu zamontowali w ramach Funduszu Sołeckiego, jest tam altana i stworzymy tam takie miejsce wypoczynku dla wszystkich, tak żeby można było przyjść, a przede wszystkim też zdrowotnie troszeczkę tego jodu nabrać, no bo jednak my tutaj w górach na południu Polski mamy problem i musimy takie miejsca stwarzać, a zwłaszcza teraz w dobie pandemii, kiedy ten układ oddechowy wymaga dodatkowego wsparcia, to będzie możliwe na Trójstyku. Pani Wójt, gmina Istebna sportem stoi, bo przeglądając tutaj Wasze strony, czy Facebooka, czy stronę tutaj Urzędu Gminy, sporo tych informacji o sukcesach między innymi właśnie tutaj Waszych zawodników, z gminy Istebna. Proszę się trochę pochwalić. Bardzo nas cieszą sukcesy. Tym bardziej, że Trójwieś Beskidzka zawsze słynęła z tych tradycji narciarskich. Całe pokolenia trenowały na Kubalonce, wcześniej w innych miejscach i naprawdę u nas ten sport jest bardzo, bardzo mocny. I myślę, że ci zawodnicy, którzy dzisiaj wyjeżdżają na zagraniczne zawody, teraz były Mistrzostwa Świata w Finlandii, to pokazują wielką klasę i wielką formę.
wypracowaną, bo to jest bardzo trudny sport. Kiedyś czytałam określenie katorżniczy i każdy, kto choć raz był na kubalonce, potrenował sobie przy takiej temperaturze minus kilkanaście stopni, widział, jakie są wymagające trasy, to wie, że to wymaga niesamowitego nakładu pracy, ale też i takiej współpracy. Bo ten zawodnik, on ma ważne zadanie do wykonania podczas biegu. Musi zaprezentować się jak najlepiej, bo chce, po prostu chce, po to się trenuje w sporcie. Ale to trzeba wsparcia bardzo szerokiego. Tutaj wielkie ukłony wobec trenerów, bo to nie tylko jest ta praca bezpośrednio techniczna, ale też to prowadzenie takie psychologiczne, pomoc w różnych sytuacjach, które spotyka zawodnika, także pomoc całego tego zespołu. Przecież często przychodzą przygotować narty osoby, które nie są trenerami, a po prostu wspomagają, czy uczestniczą jakoś w pracach zarządu klubu, składają wnioski, starają się pozyskać środki finansowe. My też jako gmina dbamy o to, żeby kluby miały wsparcie. Składają do nas granty, czy biorą udział w konkursie i wtedy te środki możemy im przekazać. Dla mnie to narciarstwo biegowe jest taką perełką, dlatego że to właśnie stąd z gminy Istebna mamy olimpijczyków, mamy medalistów, którzy brali udział w mistrzostwach świata, Europy. No naprawdę na te ostatnie kilka dekad to trzeba powiedzieć, że ten sport to jest nasza tradycja i trzeba wspierać tą młodzież. I taka jest intencja też zawodów obiegu istebniański Bruclik. Kiedy zostałam wójtem, to od razu powiedziałam, że chciałabym, aby tych młodszych zawodników zdopingować do tego, żeby przyjechali na kubalonkę. I tak wprowadziliśmy kabotki, czyli nagrody dla pań, element stroju naszego regionalnego. Mniejsze brucliki dla naszych chłopaków. I to też było widać po frekwencji. Z roku się na rok coraz więcej. Bieg się po prostu rozwija bardzo dobrze. I teraz też widzimy już na dzień dzisiejszy, już jest zapisanych 120 zawodników i myślę, że będzie ich jeszcze więcej. Mówię tylko o samych dzieciach. Także idziemy do przodu i jest to po prostu bardzo takie budujące, że te dzieci chcą przyjść na kubalonkę. W tym roku niestety bez publiczności, bo takie są obostrzenia, ale chcą wziąć udział i często ten zawodnik zostaje już w tym sporcie. To jest młody narybek dla tych klubów, które wcześniej takie sygnały przychodziły, nie miały nawet z czego zrobić sztafety. Także były takie przerwy, były luki. A tutaj mam taki sygnał z jednego klubu, to jest akurat MKS Istebna, który przeciętnie w roku miał około 20 kilku do 30 zawodników. Od ubiegłego roku, od jesieni ma 65 zawodników i ciągle przychodzą, z tego co wiem, dzieci do trenerów, czy moglibyśmy się jeszcze zapisać. Logistyka tych treningów, organizacja tego przedsięwzięcia, transporty na treningi, na zawody, to wymaga dużo większych środków, ale to jest właśnie to, o co myślę, że nam wszystkim, którzy kibicują tradycjom narciarskim w gminie Istebna, chodziło. Przejdźmy do tych inwestycji drogowych. Tutaj proszę o wymienienie takich tych najważniejszych. Które drogi doczekają się remontu? W tym roku na pewno chcemy zakończyć zadanie związane z przebudową drogi za Olzie etap drugi. To jest inwestycja, która została rozpoczęta w ubiegłym roku. W tej chwili jesteśmy na etapie działań związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Natomiast zaraz, jak tylko warunki drogowe pozwolą, będzie już obejmowała przebudowę obiektu mostowego, który tam się znajduje, no i oczywiście przebudowę drogi. Ważna droga pomiędzy jednym ośrodkiem narciarskim a drugim i nie byłaby realizowana, gdyby nie pomoc rządowa
75% otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych i 25% to pomoc otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Także czegóż życzyć sobie więcej w samorządzie? Tylko takich środków zewnętrznych. Na pewno się przydają do takich inwestycji, tak, bo można się rozwijać. Co jeszcze z takich, Pani Wójt, ważniejszych inwestycji zaplanowanych na ten rok? Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? No na pewno dokończenie tych działań związanych, powiedziałabym, z prowadzeniem oczyszczalni ścieków, o których wstępnie wspomniałam. Ale też jeszcze mamy jedno zadanie, które jest nie ujęte w budżecie gminy, w projekcie, ale już zostało na początku roku wprowadzone. I mowa tutaj jest o rewitalizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Będzie to duża inwestycja. I chyba parku też, nie? Wokół? Tak, obejmująca właśnie też prace związane z zielenią w parku, ze ścieżkami, z przebudową układu komunikacyjnego. Czyli na pewno będziemy dbali o to, żeby były wokół budynku miejsca parkingowe pod budynkiem. No, będzie też przebudowana kanalizacja w tamtym odcinku. I myślę, że to będzie właśnie takie wyjątkowe miejsce. Jak się przyjedzie do Istebne i Centrum, to nie będzie się rozglądać już dookoła, tylko będzie od razu wskazywać, że to jest centrum. Centrum będzie widoczne. Tak, piękny, zabytkowy budynek, zabytkowy park, który jest placem Stalmacha. Myślę, że jest godny tego, aby wyglądać ładnie, estetycznie i to chcemy w tym roku, być może i w przyszłym, tak już finalnie zamknąć. Pani Wójt, ostatnie pytanie o te działania właśnie proekologiczne, no bo jesteście miejscowością turystyczną, górską, także co robicie w tym kierunku? Tak już wcześniej, tak jak wcześniej wspomniałam, mowa tutaj o modernizacji obiektów, oczyszczalni ścieków. Planujemy również, jesteśmy na etapie już projektowania, dalsze inwestycje związane z rozbudową kanalizacji w rejonie Matyski. Chcemy ją poprowadzić tutaj przez Beskid i to są na pewno te działania, które są działaniami koniecznymi. Także nasza gmina na tym etapie jest skanalizowana w 37%, czyli jest to dosyć niski wskaźnik. Nasze prace projektowe, a potem realizacja tych zadań na pewno tą gminę pokażą w dobrym kontekście gminy proekologicznej i będzie przede wszystkim czysto, no bo wiemy, że teraz jest problem, kiedy te nieczystości po prostu trzeba wywozić albo gdzieś, nie daj Boże, wypływają i tu musimy o to zadbać. I następne projektowane będą oczyszczalnie ścieków, czy też kanalizacje w kolejnych aglomeracjach. To jest na pewno dla nas bardzo ważny punkt w rozwoju gminy. Bardzo Pani Wójt dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem była Łucja Michałek, Wójt gminy Istebna.